W dzisiejszym vlogu chcę przedstawić koncepcję ścieżki rowerowej, którą nazwałem Velo Wisłoka, ponieważ jest ona zaprojektowana wzdłuż Wisłoki. Myślę, że to jest bardzo ciekawy temat, więc teraz krótka czołówka i zaczynamy vloga. Tej koncepcji Velo Wisłoki związane jest z konsultacjami, które trwają nad strategią ponadlokalną do Rzeczy Wisłoki. W ogóle to jest taka inicjatywa Związku Gmin do Rzeczy Wisłoki, w którym jest nasze miasto, miasto Dębica, i obok naszego miasta jest jeszcze 21, o ile dobrze pamiętam, jednostek samorządu terytorialnego, które tworzą taki związek gmin, przez które przebiega rzeka Wisłoka. W chwili obecnej trwają konsultacje nad dokumentem, takim programowym dokumentem strategicznym. Ten dokument, on dotyczy właśnie możliwości współpracy gmin, jednostek samorządu terytorialnego, które położone są wokół Wisłoki. Moim celem, moim pomysłem jest to, aby do tego dokumentu, do tej strategii wprowadzić projekt polegający na stworzenie ścieżki rowerowej Velo Wisłoka, którą będzie można przejechać po prostu na rowerze, chociaż jakby ktoś chciał jeszcze ją przebiec czy przejechać na hulajnodze, również jak najbardziej taka możliwość będzie. Ja w swoim projekcie skupiłem się na mieście Dębica, to znaczy zaproponowany przeze mnie projekt dotyczy administracyjnie Dębicy, to znaczy zaczyna się w okolicach ulicy Starzyńskiego, biegnie przez Dębicę i kończy się tutaj, gdzie jestem, czyli w okolicach ulicy Wierzbowej. Tutaj za mną zaraz jest Wisłoka, ona sobie tutaj płynie. Natomiast szersza ta koncepcja, którą również będę chciał wprowadzić do tej strategii rozwoju ponadlokalnego, jest to, aby trasa rowerowa była bardzo długą taką trasą, to znaczy rozciągająca się, prowadzącą od Jasła przez Pilzno, Dębice do Mielca, żeby stanowiła taki zwarty, po prostu bardzo atrakcyjną trasę, bardzo ciekawą do przejechania. I na przykładzie Dębicy chcę pokazać, w jaki sposób można ciekawie to zrobić. I po to, żeby po prostu inne następne samorządy, po prostu raz Związek Gmin do Rzeczy Wisłoki chcę przekonać, że ten pomysł jest bardzo fajny, bardzo interesujący i warty po prostu zastanowienia i wprowadzenia go do tej strategii, jak również poszczególne gminy, które są w tym związku, aby tę koncepcję ekstrapolować, czyli skopiować i poprowadzić tak, żeby taka ścieżka obejmowała wszystkie jednostki, które zgromadzone są. Czy po prostu można było przejechać wzdłuż Wisłoki przez wiele, wiele, wiele gmin. Wprowadzenie Velo Wisłoki, tej trasy rowerowej, do strategii da możliwość pozyskania pieniędzy unijnych w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Jest to taki pierwszy krok, taki pierwszy element, ponieważ fundusze europejskie działają w ten sposób, że można otrzymywać dofinansowanie na projekty, które jakby ujęte są, czy przynajmniej w jakiś sposób zarysowane są w strategiach rozwoju. I właśnie mi tutaj strasznie zależy na tym, żeby ta strategia, żeby ten projekt Velo Wisłoki został wpisany do strategii, co umożliwi następnie go sfinansowanie z pieniędzy funduszy europejskich. Z takich pieniędzy jak Europejski Zielony Ład, po pierwsze, po drugie z pieniędzy dla Polski Wschodniej 2021-2027. Z tych pieniędzy mogą korzystać te jednostki samorządu terytorialnego, te podmioty, które są zlokalizowane w Polsce Wschodniej, czyli na przykład na Podkarpaciu. I trzeci element, trzecie źródło finansowania to jest program, który się nazywa w tej perspektywie Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. I to są trzy takie źródła, trzy możliwości sfinansowania tego projektu. Być może okazać się tak, że różne odcinki będą pozyskiwane, czy będą powstawały, będą finansowane z różnych programów. Natomiast
to nie przeszkadza, żeby ta koncepcja była spójna i trasa była niezwykle, niezwykle atrakcyjna. Dlaczego ten projekt jest tak ważny? Ponieważ jednym z priorytetów, które są nadane na tą perspektywę unijną, która się właśnie zaczyna, jest zielony transport. I ścieżka rowerowa idealnie wpisuje się w zielony transport, w ekologiczny sposób przemieszczania się, jak również spełnia, czy ma dodatkowe wartości takie jak zdrowie, jak sport, jak możliwości uprawiania bezpiecznego sportu, bezpiecznego przejazdu rowerowego, więc automatycznie również wpisuje się w takie cele Komisji Europejskiej jak zrównoważony transport. Więc wydaje mi się, że pomysł jest bardzo trafiony. I będę robił wszystko, aby do strategii go po pierwsze wpisać, a po drugie, żeby ten projekt następnie, jak mam nadzieję, że przekonam do zasadności tego projektu, by udało się pozyskać środki finansowe właśnie na jego realizację. Jeżeli chodzi o trasę, która ma przebiegać przez Dębice, trasę Welowisłoki, to proponuję, aby ona była, tak zakładam, aby ona była przeprowadzona, zaprojektowana prawobrzeżną stroną Wisłoki. Wydaje mi się, że ta strona jest łatwiejsza do zagospodarowania i bardziej tutaj efektywnie mieszkańcy naszego miasta będą mogli z tej trasy skorzystać. Główna idea Welowisłoki jest stworzenie ścieżki rowerowej wolnej od ruchu samochodów, aby bezpiecznie można było przejechać, aby zarówno mogły z niej korzystać rodziny z dziećmi małymi, jak również rowerzyści, którzy jakby będą chcieli przejechać jakby dłuższe odległości, którzy mają większą kondycję fizyczną, lepszej kondycji fizycznej. Natomiast głównie chodzi o bezpieczeństwo i o to, aby ta ścieżka była odseparowana od ruchu innego, czyli od ruchu samochodowego. Przy projektowaniu, przy realizowaniu tej ścieżki wydaje mi się, że tutaj można wykorzystać już istniejącą infrastrukturę, jak również zaadoptować infrastrukturę, która ma już jakiś tam potencjał, aby stać się ścieżką rowerową. Myśląc o jakichś ścieżkach, które mają już potencjał, mam na myśli na przykład drogę polną, która jest przedłużeniem powiedzmy ulicy Starzyńskiego. Następnie mam na myśli okolice Wisłoki, w okolicach, drogę położoną w okolicach Wisłoki, w obrębie Kosynierów Zacławickich, także w okolicach Drążki, powiedzmy w okolicach ulicy Wiśniowej czy ulicy Wierzbowej. Są to takie miejsca, gdzie już jest jakiś potencjał, trzeba by to jeszcze jakoś tam porządnie po prostu przygotować z tego ścieżki, natomiast jest jakieś miejsce do zagospodarowania. Również Welowisłoka powinna ta trasa wykorzystywać już istniejące, czy żeby zmniejszyć koszty ich funkcjonowania, można wykorzystać już istniejące odcinki, które na przykład trasy rowerowej, które są poprowadzone wzdłuż Alei Jana Pawła, czy na przykład ulica Kwiatkowskiego. Tam jest odcinek, który już jest ścieżką rowerową i również może być włączony do Welowisłoki. Ale to nie wszystko. Bardzo ważnym elementem, którego w tym momencie nie ma, natomiast one są bardzo ważne, czy docelowo będą ważnym elementem projektu, będzie stworzenie takich miejsc odpoczynku, takie wiaty zadoszone, gdzie rowerzyści będą mogli odpocząć, będą mogli zjeść posiłek, będą mogli na przykład napić się wody, czy schronić przed deszczem, jeśli pogoda ich zastanie po prostu jakaś burza czy deszcz, jak również niektóre miejsca fajnie jakby miały możliwość urządzenia grilla czy takiego możliwość dłuższej postoju, jak również powinny być one wyposażone w sprzęt umożliwiający naprawę rowerów, bo jeśli ktoś by chciał przejechać cały ten odcinek, takie wypadki, jakieś techniczne sprawy związane z awarią sprzętu mogą się pojawić, więc również powinny być przygotowane miejsca, w których te naprawy będzie można sobie po prostu zrobić. Co więcej, wszyscy podróżujemy już ze smartfonami, z wszystkimi takimi urządzeniami elektronicznymi, więc Welowisłoka będzie musiała powstać taka
aplikacja, która umożliwi podróżowanie nam po prostu według pewnych ułatwień, które daje nam nawigacja, albo jak również tę wielowisłokę można wprowadzić do istniejących popularnych aplikacji, jak na przykład Traseo. Co więcej, aby ta ścieżka była jak najbardziej taka atrakcyjna, ważne jest to, aby powstały różne tablice informacyjne, aby znaki, na przykład jadąc z Dębicy do Mielca, aby pojawił się na jakimś etapie tej ścieżki znak, że do Mielca została taka i taka odległość do przebycia. Aby ta ścieżka była jak najbardziej urozmaicona, jak najbardziej wyposażona w atrakcje, jak również aby ona była bezpieczna, bo bezpieczeństwo to jest kluczowym aspektem tej ścieżki, więc tutaj, aby można było korzystać z dobrodziejstwa tego, że jest wisłoka, biegnie przez tyle gmin i żeby można było ją fajnie wykorzystać. Miejsca, które będą cieszyły się szczególną atrakcyjnością, myślę, że należy wyposażyć w lampy LED-owe, tak żeby można było oświetlić i aby stworzyć możliwość korzystania z tej ścieżki również w porach nocnych. Jak również na niektórych odcinkach proponuję, aby pomalować tą ścieżkę farbą fluorescencyjną, po to, żeby, która w ciągu dnia pobiera energię, w ciągu nocy oddaje światło, tworzy to niesamowity efekt i będzie to kolejnym atutem i kolejnym takim elementem przyciągającym do uprawiania sportu. Co więcej, myślę, że jak ścieżka taka w pełnym zakresie by powstała, obejmująca właśnie wiele gmin tutaj do Rzecza Wisłoki, również może rozwinąć się agroturystyka w postaci wynajmowania pokoi na nocleg i jakieś zaplecze gastronomiczne, w którym rowerzyści będą mogli sobie zjeść posiłek, kupić coś do picia, co również będzie po prostu atutem tej ścieżki i po prostu będzie wartość dodaną, jak to się mówi w projektach unijnych, tworzyła. Kluczowym elementem do sukcesu tego przedsięwzięcia jest współpraca. Współpraca bardzo wielu podmiotów, współpraca Związku Gmin do Rzecza Wisłoki, bezpośrednio przedstawicieli tych jednostek, które tworzą ten związek, władz związku, władz tutaj kluczowy miasta Dębicy, jak również wielu osób, które będą następnie przygotowywały projekty unijne, warunki techniczne, poprowadzenie tej trasy w taki sposób, aby ona była optymalnie zorganizowana, przeprowadzona, zaprojektowana pod kątem właśnie użytkowników. Myślę, że projekt jest bardzo dobry. Idealnie wpisuje się w cele unijne, w strategie unijne. Natomiast no, zgłaszam go do strategii rozwoju ponadlokalnego, robi pierwszy krok, aby mógł on zaistnieć. Ogromnie liczę na współpracę. I wydaje mi się, że ona jest kluczowa, bo wiadomo, że każdy projekt ma różne niuanse. W tym projekcie również występują wąskie gardła, gdzie trzeba zastanowić się, którędy tą ścieżkę poprowadzić, aby jakby logika, aby przejazd był bezpieczny, jak również, ale jednocześnie no, warunki techniczne w niektórych momentach są trudne. Więc na pewno ileś tam problemów trzeba będzie rozwiązać. Natomiast zdecydowanie, jeśli ta współpraca będzie, jeśli uda się w taką po prostu energię w ten projekt włożyć, to wydaje mi się, że to może być ogromny sukces. Oczywiście to nie jest projekt, który można tak od razu napisać, złożyć, zrealizować go. Jest to projekt, który rzeczywiście będzie kosztował trochę czasu i środków finansowych. Natomiast idealnie on się wpisuje w strategie unijne, w możliwości pozyskiwania środków i mamy warunki techniczne po prostu, bo rzeka Wisłoka przebiega, jest do wykorzystania, jest do zagospodarowania i mam ogromną nadzieję, że to wszystko uda się zrobić. Za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszego vloga, chociaż nie było łatwo
go nagrać, bo sobie stanąłem w takim miejscu, że jakieś muszki mnie od czasu do czasu atakowały, ale udało mi się dokończyć nagrywanie, więc jeszcze raz serdecznie zapraszam na kolejne odcinki, zapraszam do subskrybowania kanału i do następnego spotkania.